Cześć, witam, XGross z tej strony. Witam w poniedziałek. Kiedyś miałem taką serię poniedziałek dla początkujących i e, skoro jest poniedziałek, to dobry czas, żeby sobie zrobić właściwie taki odcinek poniedziałek dla początkujących. Szczególnie, że po moim ostatnim odcinku, kiedy mówiłem tutaj i pokazałem ten Steak hex kalkulator, sporo osób totalnie nie wiedziało e, w jaki sposób ten kalkulator i liczy, liczy im zwrot. Szczególnie, że gdy patrzymy na stronę hex.com Tutaj mamy reklamę, że powinniśmy zarabiać 40% rocznie, kiedy powiedzmy patrzymy na swoje steki, wychodzi nam na przykład, że mamy 10% rocznie, z czego bierze się różnica, kiedy zarabialibyśmy 40% rocznie, jak to wszystko wygląda i jak ten oto kalkulator lub kalkulator ze strony go.hex.com, którą podłączamy do swojego metamaska, jak ten kalkulator odczytać i które heksy wracają do nas. Okay? Więc to sobie dzisiaj spróbuję w najprostszy sposób, jaki jest możliwy, lub w jaki sposób ja to rozumiem, Wam po prostu tutaj to przekazać, abyście świadomie wiedzieli, ile obstawiając na jaki czas, ile tak naprawdę tego procentu będziecie mogli sobie skumulować w heksach. Nie mówimy o cenie dolarowej, absolutnie, ponieważ tu wiadomo, nie wiemy, cena pójdzie w górę, cena pójdzie w dół. Wtedy już zupełnie zwrot w inwestycji dolarowy będzie zupełnie inny. Ale zwrot w inwestycji, jeżeli chodzi o heksy, czyli mamy tyle heksów, dostaniemy tyle więcej heksów. To możemy określić, więc to spróbujemy sobie określić. Ok, a więc zaczniemy od samego początku. Wpiszemy ilość heksów, które chcemy zastejkować. Jakiś prosty numer, 10 tysięcy, aby było łatwo liczyć. I na przykładowe te 31 dni, czyli miesiąc czasu. I teraz, gdy naciśniemy kalkulator, to w tym momencie wyskakują nam tu te wszystkie numery. Pomijajmy dolarowe kwoty, skupmy się tylko i wyłącznie na heksach. A więc 10 tysięcy heksów za to, że stake'ujemy 10 tysięcy heksów na 30 dni, dostajemy tak zwany bonus longer pays better, czyli dłużej płaci więcej. Tak jak na każdej jednej lokacie terminowej, im dłużej tym lepszy procent się dostaje. W tradycyjnym świecie to jest odwzorowanie tradycyjnego mniej więcej świata, więc mamy podobnie. Bonus Longer Pace Better dokłada nam do naszych 10 tysięcy heksów 164 heksy. Bigger pays Better, czyli większy płaci więcej, to jest jeżeli stake jest większy, to dostajemy dodatkowo jakiś bonus za to, że stake jest duży. Tutaj akurat te kwoty za to Bigger pays Better to są takie wręcz nieznaczące, więc nie przejmujmy się tym. A więc mamy te 164 dodatkowo doliczone heksy do naszych 10 tysięcy heksów, i za te 10 164 heksy, prawie 165, za te heksy dostaniemy tak zwaną drukarkę heksów, która nazywa się t-shirt. Ok? To jest t-shirts, omawiałem w ostatnim moim odcinku. T-shirts to są tak zwane drukarki heksów. Moglibyśmy powiedzieć koparki heksów, chociaż tu koparka nie pasuje, drukarka pasuje bardziej. A więc to jest drukarka heksów, która drukuje nowe heksy w określonym przedziale procentowym do całej sumy rocznie. A więc wiemy, że więcej niż 3,67% heksów nie powstanie więcej rocznie niż jest w obiegu. Tyle może powstać maksymalnie rocznie. I te 367% rocznie będzie podzielone przez wszystkich stejkujących. Im mniej ludzi stejkuje, tym większą mają pulę tych heksów do podziału. Jakby wszyscy stejkowali, to po prostu każdy wtedy zarabiałby 3,67. Plus minus, oczywiście, i tutaj znowu wchodzą różnego rodzaju e, choćby takie oto niuanse jak bonusy. Zaraz do tych jeszcze niuansów dojdziemy. A więc drukarkę heksów, a więc 10164 heksy mamy jedna, jedna, jedna działka jeden, jeden share, jedna akcja jakkolwiek chcemy nazywać w tej drukarce kosztuje w tym momencie 18 776 heksów, a więc za te 10 heksów z 10164 dostaliśmy mniej więcej ciut powyżej pół e, akcji pół e, Share tej drukarki. I teraz wiedząc, że ta drukarka drukuje w tym momencie 6 heksów dziennie. To znaczy, że mając pół drukarki będziemy otrzymywać mniej więcej 3 heksy dziennie przez 31 dni. I to jest nasz to jest nasz zarobek heksowy. A więc teraz po 31 dniach dostajemy swoje 10 tysięcy heksów z powrotem plus zarobione 97 heksów, czyli drukowane przez 31 dni, 3 heksy dziennie, to daje nam mniej więcej 97 heksów. Tam jest plus, minus, bo tu widzimy 0,54, tam jest 3, coś tam, a więc 97 heksów. I 10 tysięcy 97 heksów to jest to, co wraca nam do naszego portfela po... 30 dniach stajkowania. OK? Teraz, gdybyśmy tak popatrzyli, to w takim razie to 97 z 90 tysięcy to jest niecały procent. I tak też jest. Proszę bardzo, mamy 0,98%. I to jest nasz zwrot z, tej oto, z tego oto stajka. 0,98% za ten miesiąc. W ciągu roku dałoby nam to 11,5%. Tak wygląda 30-dniowy steak. Teraz, gdybyśmy, gdybyśmy w takim razie zastejkowali na 500, 5555 dni, czyli maksymalny okres, na jaki możemy zastejkować w heksie swoje heksy, a więc na 15 lat. Jakby to wyglądało? Proszę bardzo. A więc startujemy i mamy przelicznik. Więc, Pierwsza rzecz, nasze 10 tysięcy heksów mamy tutaj. Bonus, który dostaniemy za to, że stejkujemy na maksymalną ilość czasu, to jest 20 tysięcy. Okay? Czyli razem mamy 30 tysięcy heksów, za które będą kupowane nam nasze t-shirts, a więc te oto t-shirts. Co wychodzi, że będziemy mieli 1,5 t-shirt, czyli tej drukarki, 1,5 akcji tej drukarki, tak bym to powiedział. I teraz, wiemy, że mniej więcej drukuje się 6 heksów. Jeden t-shirt drukuje 6 heksów, czyli tutaj będziemy widzieć, że prawdopodobnie będziemy mieli gdzieś w okolicach 9-10 heksów dziennie drukowanych przez naszą drukarkę. I to będziemy mieli drukowane przez 15 lat. A więc po 15 latach dostajemy nasze 10 tysięcy heksów z powrotem. Przez te 15 lat drukarka heksów wydrukuje nam 67 804 nowe heksy, a więc do naszego portfela trafi z powrotem 77 800 heksów. Co? I teraz, gdybyśmy popatrzyli, Zwrot całościowy z inwestycji po 15 latach wychodzi na to, że mamy 678%. Rocznie daje to podzielone na rok na lata, daje nam to 44,5%. W taki sposób to jest rozegrane. Teraz 15 lat a 30 dni no jest spora różnica. Co wydarzy się przez 15 lat? Tego nie wie nikt. Gdzie będzie. Heks, gdzie będzie cena Heksa, gdzie będzie sieć Ethereum, co się w ogóle wydarzy na świecie, to już jest totalny, totalny kosmos nie do przewidzenia. Więc wiadoma sprawa, w jaki sposób zarządzamy tym, co zastejkujemy, zależy tylko i wyłącznie od nas i od tego, na co nas personalnie stać i co mniej więcej oczekujemy. Teraz Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli przed czasem będziemy chcieli zakończyć stake, czyli zerwać naszą lokatę terminową, to zapłacimy karę. I teraz kara ta trafi do wszystkich tych, do podziału do wszystkich tych stakeujących, co ciągle mają otwarte swoje steki, czyli te lokaty terminowe. Tak też przykładowo. Jeżeli w tym momencie mamy taki mniej więcej zarobek prognozowany, czyli że mamy te 67 800 400 heksy do zarobienia przez 15 lat. Przez te 15 lat przecież wiele, wiele, wiele osób zerwie te umowy. Zapłacą kary, doda się do tego mnóstwo kar, a więc do tych 67 804 heksów na pewno dołoży się mnóstwo heksów, które trafią od tych osób, co zerwały swoje lokaty, zerwały swoje stejki i zapłaciły kary. A kary dzielone są między tych wszystkich, co stejkują. Więc tak to wygląda. Ludzie się pytają, dlaczego ktoś na przykład zrywa stejka. Słuchajcie, z różnych powodów ludzie zrywają stejki. Po prostu nagle mają zaskoczeni są kwotą, jaką mają w portfelu, włożyli nie wiem tysiąc, tysiąc dolarów, a mają przypuszczalnie miliony i nagle myślą sobie wolę je wybrać teraz, nie będę czekał 15 lat, a założył sobie 15, na 15 lat na przykład na samym początku dwa lata temu, czyli nie będzie czekał następne 13 lat, nagle chce odebrać te swoje pieniądze, więc to jest to jest, różne są powody, dlaczego ludzie zrywają stejki. Następnym powodem jest, ktoś komuś schakuje jego portfel. To przecież, jeżeli mu schakował portfel, no to co robi? Zrywa mu stejka, zabiera całą kasę i tyle, i ma gdzieś wszystko. Więc tak to wygląda, to jest realny świat. Teraz kary trafiają do tych, co stejkują. Ci, co stakują, dostają tutaj wtedy dodatkowe heksy do swoich, do swoich portfeli. Jak to się dzieje? Dzieje się to tak, że w danym dniu, kiedy na przykład jakaś kara jest zapłacona przez kogoś, kto zerwał swoją lokatę, w danym dniu ta drukarka tych heksów, czyli ta T-shirt, ma więcej heksów niż sześć dla przypisane na, jedną, na jeden udział, czyli na jedną e, akcję. I tak to wygląda, więc nieważne, czy liczycie to na tej stronie hex.calc.com, czy liczycie to na go.hex.com w połączeniu z metamaskiem i tam sobie to wszystko patrzycie, tak to wygląda. Zauważcie jedną ważną rzecz, że te 10 tysięcy, a potem 20 tysięcy bonus, ten bonus jest tylko przypisywany do kupienia tej drukarki. Ta drukarka po zamknięciu hexa znika razem z tym wszystkim, co zostało tu przypisane, a do ciebie wraca Twój wkład plus zarobek. W tym zarobku nie jest wliczone te 20 tysięcy heksów. Te 20 tysięcy heksów to nie jest wliczone w tym zarobku. To lepiej było widać przy 31 dniach. To było to wtedy dokładnie widać, że to nie jest. Zobaczcie. 164 był bonus, a tutaj 97 zarobek. Czyli to 164 nie wraca już do ciebie. To nie jest Twoje. I tak wygląda 11%. Tak wygląda 40%. Parę procent reklamowano, 40 le wygląda lepiej, dlatego, jakby nie było, lepiej to wrzucić na tą stronę. I teraz, e okej, okay, a więc, niby prosta sprawa, a mimo wszystko zajęło mi to 12 minut, żeby, żeby to wszystko wytłumaczyć. Ale mam nadzieję, że przynajmniej teraz, kiedy planujemy swoje stejki, kiedy próbujemy zrozumieć, e e ile możemy zastejkować, żeby było to opłacalne na sieci Ethereum, która w tej chwili jest bardzo droga w obsłudze, e na jaki czas. To przynajmniej teraz większość, albo przynajmniej wszyscy, co tutaj próbują zrozumieć, to zrozumieli, w jaki sposób sobie obliczyć, czy i na jak długo, i jak opłaca im się stejkować. Czy lepiej po prostu czekać na, i tutaj wiadomo, na sieć PULS, gdzie stejkowanie będzie kosztowało, i odstejkowywanie będzie kosztowało dosłownie centy, a wtedy taki zarobek na przykład 40 dolarów, no, no to już cały wraca do Ciebie, a nie że na przykład za na przykład odstejkowanie od takich 10 tysięcy heksów w tym momencie na 30 dni, no to prawdopodobnie zapłacilibyśmy, nie wiem, 30 za zestejkowanie, 15 odstejkowanie czy odwrotnie, zależnie od czasu, którym byśmy to robili, jakbyśmy polowali najlepszą cenę, czyli cały zarobek zjadłoby nam opłaty sieci Ethereum. Dlatego, dlatego HEX na pulsie będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawym produktem dla wszystkich tych, co dysponują mniejszymi kwotami, ciągle chcą stejkować, chcą to robić w absolutnie zdecentralizowany sposób, nie pozostawiając swoich środków w rękach niczyich, tylko i wyłącznie własnych. Ok. Bez żadnych prognoz cenowych, bez, bez żadnego wróżenia, po prostu czysta matematyka, co i jak działa w ten sposób. Jeżeli o t-shirts chcecie więcej, to chyba dzień czy dwa dni temu miałem film, gdzie tłumaczyłem dokładnie, jak działają t-shirts. Tam możecie ten film zobaczyć. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.